Jak Wikipedia zmienia świat? Rozmowy o największej encyklopedii w historii. Przy mikrofonie Borys-Kozielski witam serdecznie w kolejnym podcaście w serii jak Wikipedia zmienia świat. Dzisiaj dane. Dane to dzisiaj największy i najbardziej wartościowy zasób. Czym są wiki dane, do czego służą i jak możemy z nich korzystać. Jest w moim studio Jarosław Błaszczak, powerek, czy pałerek, jak to się mówi. Sam nie wiem, zawsze to piszę tylko. Nie no, ale jest, nie, przyjmuję, nie że przyjm mówionej. przyjmuję, że jestem, przyjmuję, że jestem tak. Pałerek. Tak, to jest wariacja na temat mojej ksywy z liceum. Jeśli ktoś chciałby znaleźć ciebie w Wikipedii, no to Tak, to, to właśnie... wikipedysta, dwukropek, mm. pałerek38 w Dzień dobry, cześć. To powiedz nam w takim razie, co to są Wikidane? kiedy się urodziły, bo to, bo to jest chyba jeden z najmłodszych projektów siostrzanych w Wikipedii. Tak, e, Wikidane powstały w październiku 2012 roku, to znaczy zostały uruchomione wtedy, bo prace przygotowawcze trwały wcześniej. One są ciekawe pod kilkoma względami. Od strony takiej organizacyjnej, to jest jedyny projekt Wikimediów, który jest jakby outsourcingowany przez Fundację Wikimedia innemu podmiotowi do prowadzenia. Wikidany są prowadzone i rozwijane przez Wikimedia Deutschland i cała praca deweloperska, taka administracyjna, PR-owa, wspieranie społeczności, to wszystko jest robione przez Wikimedia Deutschland w Niemczech. Oczywiście po angielsku głównie, bo, bo to jest język jakby taka lingua franca na Wikidanych. No i zadaniem wikidanych jest y, przechowywanie jak największej liczby ustrukturyzowanych danych, tak mówiąc technicznie. A mówiąc tak po ludzku, no to wikidane się opierają na tym samym wspólnym marzeniu, na którym opiera się Wikipedia czyli chcemy całą wiedzę ludzkości zgromadzić, uporządkować i udostępnić każdemu za darmo. Tylko o ile Wikipedia robi to w formie tekstów, co ma swoje pewne ograniczenia, zaraz możemy powiedzieć, jakie, to Wikidane robią to w formie takiej, która jest dostępna nie tylko dla ludzkich mózgów, ale też dla dostępu maszynowego. Mhm. Dla... No mówisz mówisz w formie, mhm. czyli właśnie a chyba Wikidane, mhm. to jest oddzielenie danych. Treści od formy troszeczkę, to na tym chyba polega, tak? Tak, no bo problem z Wikipedią, którego my sobie na co dzień jako Wikipedyści nie uświadamiamy, ja jakoś doszedłem do tego dopiero, jak zacząłem właśnie edytować dużo wikidane. no to zobaczmy, że w jaki sposób Wikipedia właściwie przechowuje te informacje, które udostępnia, w postaci tekstów, które są napisane w konkretnych językach. W oparciu o różne siatki pojęciowe, kody kulturowe i tak na, dalej. Dlatego nawet nie działa za bardzo tłumaczenie y, maszynowe Wikipedii, bo często maszyna nie zauważy różnych subtelności, które są w języku. I stąd Wikipedia ma tyle wersji językowych. Już w tej chwili to się zbliża do 300, czy przekroczyło 300. A Wikidany są tak skonstruowane, że to jest jeden projekt, który może funkcjonować równocześnie w, we wszystkich tych językach i nie ma czegoś takiego jak anglojęzyczne Wikidany, niemieckojęzyczne, polskojęzyczne. Są jedne, tylko są pewne mechanizmy. Yy, zaraz o kogo powiedzieć, ale są pewne mechanizmy umożliwiające każdemu dostęp w swoim języku. Czyli wspólna baza danych do, do haseł, po prostu w Wikipedii, tak? Wik yy, no tak, nie to, tylko. To był chyba. początek, mm -hmm. ale tak jak Wikimedia Commons, które są takim trochę starszym bratem wikidanych i punktem odniesienia. To, to prywatnie była wspólna baza po to, żeby nie ładować osobno, jak pamiętamy grafik do każdego projektu, wiki, do każdej wersji językowej Wikipedii, tylko żeby było jedno wspólne miejsce, że jak, mamy, jak jeżeli mamy zdjęcie celebryty, który ma 250 artykułów, bo jest topowym hollywoodzkim aktorem, to wystarczy to zdjęcie załadować raz. I pierwotnie z Wikidanymi też tak było, żeby różne dane wykorzystywane przez... No tak, tak, ale to wróćmy, bo to mhm. słuchacze teraz już obserwują tą Wikipedię, która jest teraz, mhm. ale początki były zupełnie inne, prawda? Każda językowa wersja miała swój serwer, Jasne. miała swoje, swoje loginy, swoje, swoich użytkowników, które, którzy nie byli połączeni z innymi wersjami językowymi. Nawet z innymi projektami siostrzanymi też nie były połączone. Mhm. Ta y, zmiana dopiero nastąpiła kilka lat temu, że mamy globalne konta użytkowników Wskazać. do wszystkich. Do wszystkich e, projektów siostrzanych i również mamy e, też e, wspólny serwer, tak? Wspólne, jak gdyby serwery, a Commons, właśnie, e, też już nie wrzucamy na każdy, mm -hmm. jak gdyby wszystkich grafik oddzielnie do każdego serwera językowego, tylko to wszystkie wspólnie do e, Commons, tak? I Wikidata, ponieważ jest najmłodszym dzieckiem, to najbardziej stara się chyba to zjednoczyć. Tak, bo jak tak? już wspominamy te e, dawne czasy, to. Starsi wikipedyści pamiętają, że wtedy się przede wszystkim edytowało tylko w kodzie, bo nie było edytora wizualnego i na samym dole tego kodu były linki interwiki, czyli linki do innych wersji językowych, które przy popularnych hasłach zajmowały czasami 100-150 linijek, jeżeli było ich dużo. I pierwszym etapem implementacji, jakby tworzenia wiki danych było stworzenie wspólnego miejsca, gdzie te wszystkie linki interwiki byłyby razem. I od, jakby pierwszy etap to było to, że nie, nie trzeba było do każdego hasła tych artykułów tych linków, przepraszam, wklejać, tylko wystarczyło połączyć e, artykuł na przykład w polskojęzycznej Wikipedii z odpowiednim kawałkiem wikidanych, które my w języku wikidanych nazywamy elementem. I w tym elemencie wikidanych gromadziły się już linki do wszystkich, czyli te linki zostałyby scentralizowane, taka jedna baza linków się zrobiła. Potem zaczęliśmy to jako społeczność Wikidanych rozszerzać. To znaczy, zaczęliśmy gromadzić nie tylko linki Interwiki, ale już taką też merytoryczną wiedzę o tych tematach, o tych osobach, miejscach. No tak, bo to jak gdyby to, to takie połączenie, że jest hasło pod tytułem, nie wiem, Rzym mhm. w, we włoskiej Wikipedii i w polskiej, no to właśnie przez te Interwiki można było trafić, i w tej chwili w tych Wikidanych to jest jedno, jak gdyby, jeden. Tak. Tak, teraz kiedy my, ponieważ jestem też z jednym, jedną z osób, które uczy początkujących na różnych szkoleniach w Wikipedii, to teraz, kiedy to robimy, to uczymy, żeby po prostu wejść do elementów Wikidanych, powiązać ten artykuł, czyli wstawić to interwiki do polskojęzycznej Wikipedii wtedy system już sam doda na, na lewym marginesie wszystkie pozostałe interwiki. Ale skoro jesteśmy już przy tym temacie, to warto podkreślić, że Wikidane nie gromadzą tylko linków. E, takich wewnętrznych w ramach naszego, naszego ekosystemu powiedzmy Wikimediów, tylko też gromadzą bardzo dużo identyfikatorów zewnętrznych. Czyli na przykład, jeżeli mamy element Wikidanych, e, dotyczący. Pana Janusza Gajosa, chociażby taki przykład, lubię używać, bo to bardzo popularny aktor, to znajdziemy tam nie tylko linki do wszystkich artykułów we wszystkich językach, które mamy na jego temat w Wikipedii, i nie tylko do projektów siostrzanych typu do cytatów z niego, ale też na przykład do bardzo dużej liczby zewnętrznych baz, nie wiem, IMDb, filmpolski.pl, eteat.pl, jakieś takie bazy też, na przykład Cinemagia Rumuńska, Wielka Baza Filmowa, Baza Czeska Filmowa, no i etc., etc. Mhm. Czyli po prostu ktoś, kto korzysta z innej wersji językowej. Jak gdyby będzie miał dostęp do tych samych danych w każdej wersji językowej, tak? Tak. Y to mieszamy tu kilka tematów. Mam nadzieję, że tak. to będzie czytelne dla wszystkich, więc może zaczniemy od początku, z czego się składają Wikidany? Takim budulcem, z którego Wikidane y budujemy, są tak zwane deklaracje. I deklaracje składają się z trzech element z trzech części: z elementu, y z właściwości i wartości. I to działa w ten sposób. W języku Wikipedii możemy powiedzieć, że na przykład. Olga Tokarczuk urodziła się w Sulechowie. Bo to prawda, że w tej miejscowości się urodziła. I to jest po prostu zdanie w gramatyce ustawione zdanie Olga Tokarczuk urodziła się w Sulechowie. Natomiast jeżeli będziemy chcieli to samo powiedzieć językiem Wikidanych, to znajdziemy najpierw numer elementu dotyczącego Olgi Tokarczuk, czyli numer tej strony Wikidanych, gdzie gromadzimy wszystkie dane na jej temat i te strony elementów zaczynają się zawsze od literki Q, po tym można je poznać. Potem znajdziemy właściwość. Właściwości wikidanych to są różne cechy, które można przypisać elementom. Czyli znajdziemy właściwość miejsca urodzenia. I yy, tam bodajże to jest P19, chociaż mówię z pamięci. Właści właściwości zaczynają się zawsze od P dla odmiany, czyli Q to elementy, a P to właściwości. I stworzymy z tego taką cójkę, czyli dla określonego Q Olga Tokarczuk wartość P19 miejsca urodzenia wynosi, i żeby jako wynik wstawimy to Q, która oznacza sulechów. Mam nadzieję, że to jest w miarę, łatwiej to wynarysować niż opisać w radiu. <grym> Czyli tworzymy sobie takie trójki. Dla mhm. określonego elementu wartość jakiejś cechy wynosi coś. I tym czymś może być albo inny element wikidanych, na przykład mhm. miejscowość, na przykład szkoła, jeżeli mówimy o tym, że ktoś skończył jakąś szkołę, to może być też data, wartość daty urodzenia, mhm. wartość daty śmierci. Mhm. Czyli właściwością osoby jest jego miejsce zamieszkania na przykład, tak? Mhm. Jego płeć, tak. jego miejsce urodzenia. Tak, to są właściwości. Wszystkie, tak? cechy, wszystkie właściwie cechy, które możemy, przy pomocy których możemy jakoś opisać dan daną osobę. No, wiadomo, że trochę innymi cechami, innymi właściwościami będziemy opisywali ludzi, innymi filmy, innymi budowle, ale Nowiki dane są bazą multitematyczną, więc mhm. do każdego rodzaju tematów mamy jakiś tam zestaw właściwości, cały czas zresztą rozbudowywany. No dobrze, ale to y, są elementy, mhm. tak? czyli mamy po prostu imię i nazwisko na przykład elementu, tak? to, jest, to jest element. Wchodzimy sobie na stronę Q ileś tam, bo w wikidanych mm -hmm. strony mają, jak wejdzie linki w wikidanych, jak zobaczycie linki do wikidanych, to tam jest wikidata oj, łamane na Q coś tam, prawda? Q, nie wiem, na przykład mm -hmm. y, Q5 to jest Ziemia, przykładowo planeta Ziemia. I na stronie... Każdego elementu mamy takie skrzyneczki, takie boksy, w których są poszczególne deklaracje, czyli mamy wypisane te właściwości, na przykład dla ludzi, no nie wiem, miejsce urodzenia, data urodzenia, miejsce śmierci, no data śmierci. Tak. Tak. A wartości? A wartości są podane po, właściwości, jakby nazwa właściwości jest po lewej stronie w tym, w tym skrzyneczce, a po prawej stronie jest wartość. Aha, czyli właściwość to jest miejscowość, tak, a, cecha jakaś. a wartość to jest Konkretna tak, nazwa miejscowości. Tak, Dokładnie. Uh -huh. Ja w ogóle zachęcam y, naszych słuchaczy, żeby słuchając nas włączyli stronę Wikidanych, bo dużo łatwiej będzie to zrozumieć. A ja to przeważnie tłumaczę to na slajdach i wtedy to wszystko bardzo ładnie widać. Czyli można Cię zaprosić na taką prezentację. A można znaleźć nawet na kanale i y, na YouTubie, na kanale Stowarzyszenia Wikimedia Polska, y, znajduje się mój taki wykład o podstawach Wikidanych, gdzie to wszystko pokazuje. No to podlinkujemy go oczywiście uh -huh. w opisie do odcinka. Dziękuję. Będzie można tam zobaczyć, ale też wideo to jest wykład. Wójt? Tak, to jest, mhm. tak, to jest, znaczy to mnie tam nie ma, mojej twarzy, ale może to lepiej, natomiast to jest około 50 minut slajdów na temat wiki danych z moim komentarzem tam powiedzmy z ofu. No to dzisiaj, ponieważ nie możemy tego zobaczyć, ale zachęcamy do obejrzenia, to spróbujemy jeszcze tak mhm. wirtualnie sobie wyobrazić, to jest, jak to działa, bo na razie rozumiem, że wiki dane to są po prostu elementy, które mhm. mają swoje właściwości, tak. a te właści... no, a wszystkie te rzeczy mają swoje wartości. Tak, tak? opisujemy, czy... element. To jest jakiś temat, prawda? Człowiek, miejsce i opisujemy go przy pomocy różnych cech, właściwości. Mhm. Te właściwości mają swoje wartości. Czyli jasne. Tak, no to... Dodatkowo jeszcze jest taka e, ciekawostka, chyba, że to wcale nie musi być encyklopedyczny e, tak, e... wpis, prawda? To znaczy osoba, na przykład o której piszemy w wikidanych, nie musi być encyklopedyczna. To prawda, to znaczy w Wikidanych... Bo ja o dziwo znalazłem swoje, sw swoje, swoje o, dane. Skromność pana redaktora. No nie wiem, dlaczego znalazłem tam swoje dane. Ja nic, ja nic nie robiłem z tym. W Wikidanych mamy coś takiego, co się po angielsku nazywa notability, natomiast ono ma trochę inaczej ustawione kryteria niż w Wikipedii. To znaczy, jeżeli jakiś temat, jakaś osoba, miejsce i tak dalej ma swój artykuł w chociaż jednym projekcie Wikimediów, czy to będą Wiki źródła, czy to będzie Wikipedia. Tutaj pewien, pewien wyjątek jest dla komonsów, ale to wyjątek potwierdzający regułę. Ale jeżeli ktoś ma artykuł w Wikipedii, czy, czy ktoś czy coś, to automatycznie jest uznawany za encyklopedyczny Wikidanych. To jest jak podstawowa zasada, że to, mm -hmm. to jest automatyczna encyklopedyczność. Ale to nie zamyka katalogu. Ponieważ również e, jest coś takiego w Wikidanych, jak tak zwana potrzeba strukturalna. To znaczy, na przykład, jak robimy drzewo genealogiczne jakiejś e, dynastii królewskiej, dajmy na to, czy książęcej, no to może się zdarzyć, że będą. A to już wiem, dlaczego jest. Będą, <laughs> no, bękit na krew, e, mogą, może się okazać, że nie wszyscy członkowie tej rodziny królewskiej, panującej sprzed iluś tam set lat, na przykład, byli encyklopedyczni, no bo ktoś nic nie osiągnął, mówiąc brutalnie, mimo że się szlachetnie urodził, ale w Wikidanych i tak będzie dodany do nim element po to, żeby zachować, jakby, cało, żeby drzewo genealogiczne było całościowe. No, ale czy użytkownicy Wikipedii też są w ten sposób katalogowani w Wikidanych? E, użytkownicy jako tacy nie, natomiast takie osoby, jak jak ja czy ty, które mają na przykład bardzo dużo zdjęć na Commons, no to wtedy my możemy być włączeni do wikidanych dlatego że mamy swoje kategorie na Commons. Mhm. A w tej chwili istnieje taki mechanizm w ogóle na Commonsach są teraz infoboxy, które 100% danych pobierają z wikidanych. Więc jeżeli chce się na przykład do kategorii o mnie czy o tobie wstawić e, infobox na Commonsach, to musimy mieć element wikidanych, bo inaczej mhm. nie będzie mhm. skąd zaciągnąć tych informacji. No to są nasze właściwości, czyli te, te nasze zdjęcia, które umieszczamy w Commons, to jest właściwość przypisana do nas, prawda? No jedną z właściwości jest właściwość która ma numer PO 18 Ilustracja, tak? Czyli to treści z commons mogą być mm -hmm. też właściwościami, bo jednym z rodzajów właściwości jest, są też właściwości, które mają wartość w postaci plików multimedialnych. I to, to, są, to są ilustracje, ale też na przykład skan podpisu, czyli autograf będzie właściwością. Mm -hmm. e, zdjęcie grobu będzie właściwością. Głos może. Gło, właści... głosu mm -hmm. jak najbardziej. Tak jesteśmy przecież w wersji audio dzisiaj. Więc... No, prowadzę też projekt Voice Intro Project, mm -hmm. więc tak. też można to dopasowywać, tylko nie wiem, jak to zrobić. To jest... Ale to mam nadzieję, że po tym szkoleniu już będę wiedział. <laughs> o tym akurat o tym mówiłem na innym szkoleniu, w tej prezentacji tego nie ma. Ale tak, rzeczywiście to jest częsty błąd początkujących edytorów Wikidanych, że jak znajdą sobie jedną właściwość taką multimedialną, tą najpopularniejszą, która nazywa się po prostu ilustracja po polsku, no to wrzucają nam wszystko, co się da. A warto jest zauważyć, że no, czym innym jest zdjęcie grobu, czym innym jest portret, czym innym jest e, skan podpisu i tak dalej, i tak dalej tego wszystkiego są osobne A, właściwości. Właściwość portret na przykład? No tak, czy... ilustracja, hmm. portrety dajemy do właściwości ilustracja. Ale A no, możemy czy... dodać właściwość, tak? Bo pewnie audio, pewnie głosu nie ma w tych e, właściwościach. Próbka głosu moim zdaniem jest. Jest? Tak. Aha, już jest. Tak. jest. Mhm. Znaczy możemy dodawać właściwości, tylko nie możemy tego zrobić jednoosobowo. Trzeba złożyć propozycję. To jest trochę na podobnej zasadzie jak u nas e, w, w Wikipedii na przykład mamy, nie wiem, przyznawanie uprawnień dla administratorów, że zgłasza się propozycję, społeczność się wypowiada i jeżeli jest poparcie mhm. szerokie, to wtedy właściwość jest dodawana po minimum tygodniu. Aha, czyli gdyby nie było tej właściwości, mhm. głos na przykład mhm. człowieka, tak? tego, mhm. o którym mówimy, albo jakiegoś urządzenia, tak? bo urządzenie też może mieć audio mhm. swoje, prawda? Może mhm. być dźwięk silnika spalinowego na przykład. To możemy zgłosić, że jest taka potrzeba, że chcemy. Tak, tylko trzeba oddzielić tutaj dwie rzeczy, żeby nam się nie pomyliły. Czym innym jest właściwość, a czym innym jest wartość. To znaczy, gdybyśmy odkryli, że w ogóle nie ma takiej właściwości jak próbka głosu, czyli po prostu nie mamy w jaki sposób do elementu dodawać próbki głosu, bo nie ma odpowiedniej hmm. właściwości, wtedy owszem prosimy o jej utworzenie. Natomiast potem jest kwestia takiej interpretacji, stosowania. Czy na przykład, jeżeli mamy właściwość próbka głosu, to oznacza, że możemy wrzucać tylko głos ludzi? Czy możemy uznać, że, nie wiem, że piła spalinowa również posiada głos? Czy też, czy należy to jakoś inaczej nazwać, no właśnie, oddzielić? Hmm. Bo well niezwykle ważną cechą wiki danych jest to, co powiedziałem już na samym początku, takie magiczne słowo ustrukturyzowanie, to znaczy ta struktura musi być niezwykle logiczna, spójna i jednoznaczna dla całego projektu, mimo że on jest ogromny, on w tej chwili liczy około 95 milionów elementów, czyli jeżeli się umawiamy, że właściwość jakaś tam, nie wiem, P300 ma określone znaczenie w tej bazie, to ona musi być zawsze takie samo. Mhm. Nie mhm. może być e, zbyt dużych rozbieżności interpretacyjnych, co to znaczy i co tam wrzucamy, a czego nie, no bo wtedy ten zaburza się jakby spójność tego projektu. No można się domyślić, że to Projekt, który ma wielką przyszłość przede wszystkim olbrzymie już yy, możliwość rozwoju, tak, no bo właściwie trzeba zaczynać. 2012 to wcale dużo czasu nie minęło, tak? 9 lat i chyba ile tych elementów to chyba już w tej chwili przodujący jest. Mamy tej w tej chwili, znaczy to jest tak, są dwie liczby, które mogą się pomylić, bo kiedy się tworzy nowy element, to system automatycznie nadaje mu, oczywiście nadaje mu literkę Q, a potem najniższą niewykorzystaną jeszcze liczbę naturalną. I w tej chwili te niewykorzystane liczby naturalne są 107 milionów z czymś tam. Ale... No częst... bo to wszystkie hasła są już na pewno. O, tak? wszystkie hasła Q. i wiele, wiele mhm. innych rzeczy, bo na przykład też partnerzy GLAM wrzucają całe swoje katalogi muzealne czy biblioteczne do, 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 do wieki danych. Mhm. Co też jest fajne, bo tworzy taką federację jakby różnych katalogów w jednej bazie. Ale zmierzam do tego, że to, że na przykład w tej chwili nowe elementy otrzymują numery rzędu 107 milionów, to nie znaczy, że jest akurat teraz 107 milionów, bo obowiązuje zasada, że nigdy nie powtarza się tego samego numeru, nie używa się go drugi raz. Więc nawet jeżeli numer, element zostanie usunięty albo zostaną połączone dwa, bo się okaże, że ktoś przez przypadek utworzył podwójnie czy potwójnie, to i tak ten numer jest niewykorzystany, jest przekierowanie pozostawione. Coś jak tablice rejestracyjne w samochodzie, chociaż już od niedawna można przenosić tak, pomiędzy tak. samochodami. Myślę, że bliższym przykładem byłyby pesele, jeśli się nie mylę że są unikalne, więc troszeczkę inna jest. W tej chwili na przykład mamy elementów około 95 milionów, ale mamy nadawane nowe elementy z numerem 107 milionów, co oznacza, że jeśli dobrze liczę, chociaż matematyka nie była nigdy moją mocną stroną, to 12 milionów elementów gdzieś tam po drodze zostało usuniętych, zintegrowanych, ale te numery zostały no zachowane. Jak, tak jak w katalogu, tak? Mamy katalog tak. polskich podcastów na przykład. Mhm. Jest podcast, który się ukazuje, nagle po trzech latach na przykład przestaje nadawać, znika w ogóle z internetu, no i z katalogu jest kasowany, ale numer jego jest zachowywany. Tak. Mhm. To w ogóle jeszcze chciałbym koniecznie wspomnieć o tym, że o, o tym dlaczego służą nam wikidane poza samymi wikimediami, bo oczywiście one są fantastycznym narzędziem dla nas jako dla Wikipedystów, ale zależy też nam jako społeczności wikidanych na tym, żeby ten nasz numer Q Stał się takim unikalnym oznaczeniem najbardziej popularnym kontroli autorytatywnej. Teraz może szybko wyjaśnić, co to jest kontrola autorytatywna, bo domyślam się, że nie wszyscy wiedzą. Otóż, jeżeli jest katalog biblioteczny, zwłaszcza tych dużych, najważniejszych bibliotek typu Biblioteki Narodowe poszczególnych państw, to tam na przykład każdy pisarz, czy w ogóle każdy autor książki ma nadany swój unikalny numer. Po to, że każda była... książka, każda też, książka też zgadza się. Tylko że Oczywiście tych nie bibliotek... są spójne, zgadza się. I wprawdzie już od lat 60. -tych, 70. -tych, ten problem starano się go rozwiązać poprzez tworzenie takich międzynarodowych konsorcjów bibliotecznych. I na przykład w tej chwili jest taki bardzo znany, przynajmniej wśród bibliotekarzy numer VIAF. V i Myślałem, który... że to ISBN. I nie, SBN jest, jest czymś troszkę innym, uh -huh. natomiast Wajaf to jest taki międzynarodowy numer kontroli autorytatywnej, ale też on obejmuje tylko katalogi największych bibliotek, a przecież są jeszcze, jest jeszcze cała masa innych baz danych. Poza tym specyfika wikidanych i w ogóle wikimediów polega na tym, że my nie jesteśmy aż tak elitarnym projektem czy projektami, jak e, takie stricte naukowe pracy. To znaczy na przykład dla nas ktoś, kto e, gra w Jagiellonii, Białystok jeden sezon piłkarski, no to jest już postać do opisania, mimo że on się raczej w bibliotece nie znajdzie zbyt prędko. E, i różnica między nami a bibliotekami polega na tym, że my nasze oznaczenia nadajemy wszystkim, którzy są tylko opisani w Wikipedii, czy w bazach różnego typu danych. Więc dążymy do tego, żeby ten nasz numer Q stał się takim unikalnym, powszechnym, najszczerzej uznawanym numerem kontroli autorytatywnej dla wszystkich. Żeby ustandaryzować po prostu tak, sposób opisywania Tak, tak, tak dokładnie. elementów. I mamy, ja sobie wyobrażam, że w idealnym świecie to działa tak, że na przykład jak jestem dziennikarzem, który chce opisać jakiś temat, nie wiem, dajmy na to jakiegoś piłkarza, to pierwsze co robię, to wyszukuję go w wiki danych, i potem mam tam, nie wiem, linki do 30 innych źródeł, gdzie mogę znaleźć o nim informacje. I to się staje taki punkt wyjścia, bo wiadomo, że my w Wikimediach nigdy nie chcemy zastępować źródeł pierwotnych, źródeł naukowych. No nie jesteśmy od tego, jesteśmy od popularyzacji. Ale w Wikidanych mamy nadzieję jakby zbierać te wszystkie źródła w jednym miejscu i tworzyć z nich sieć. Niekoniecznie przez przepisywanie ich, chociaż część rzeczy oczywiście kopiujemy, to o czym mówiliśmy wcześniej, ale przede wszystkim jak najwięcej tych identyfikatorów zewnętrznych w jednym miejscu grupujemy. No dobrze, no to powiedz w takim razie o takiej prostej rzeczy, no bo należy się domyślać, że gdyby ktoś teraz chciał tworzyć jakiś katalog, mhm. no to fajnie by było, żeby wziął pod uwagę y, tworzenie go zgodnie z tymi zasadami, prawda? Mhm. Y, no ale ma swoje numery katalogowe, to jak to ma dopasować? Czy ma dopasowywać, że ten numer katalogowy w tym katalogu to jest kół coś tam, czy jak to ma wyglądać? Najprościej by było, jak już ma bazę. Nie, bo może jak utworzyć, no tw tworzyć, to może właściwie, jeżeli będzie tworzył od zera, to może przyjąć numery zwiki danych jako swoje, ale myślę, że bardziej poznawczo tutaj będzie ciekawie, jak uznał Rzymy, że już ma swoją bazę. To mamy takie specjalne narzędzie, które działa na e, serwerach Fundacji Wikimedia na serwerze narzędziowym, które nazywa się Mix and Match. I to polega na tym, że ładujemy całą zawartość bazy, znaczy nawet niekoniecznie całą zawartość w sensie wszystkie rekordy, ale po prostu cały katalog, cały spis tematów z danej bazy ładujemy. Mhm. I potem to narzędzie pozwala nam bardzo fajnie przyporządkować y, numery z bazy do wikidanych. I to działa w ten sposób, że na, na przykład całkiem, może będzie na konkretnym przykładzie. Jest sobie taka baza jak Fototeka. To jest, to jest projekt Filmoteki Narodowej naszej polskiej, gdzie są fotosy z planów filmowych, zdjęć właściwie mm -hmm. z, z całej historii polskiej kinematografii. Jakiś czas temu cała baza, cały katalog Fototeki został załadowany do tego narzędzia i potem można, użytkownicy dopasowywali e, numery osób czy filmów z Fototeki do numerów wikidanych. Jest to tak bardzo fajnie, można sobie nawet grywalizację zrobić, na zasadzie takiej gry, nie wiem, złypki intelektualnej zami zamiast krzyżówki wieczorem. Ale są też pewne rozwiązania techniczne, które usprawniają ten proces. To znaczy, na przykład, jeżeli mamy osobę o takim samym nazwisku, o takiej samej dacie urodzenia, o takim samym zawodzie, no to też już są w tą bazę budowane pewne mechanizmy, które sprawiają, że wstępnie <laughs> dopasowuje to automat i wystarczy tylko to zatwierdzić. W ogóle w Wikidanych fajne jest to, że one w dużo większym stopniu niż Wikipedia opierają się na pracy botów, skryptów, różnego typu narzędzi informatycznych. To ma swoje może wady, że Wikidane są troszeczkę może mają wyższe bariery, bariery wejścia niż, yy, niż Wikipedia. Żeby robić rzeczy naprawdę fajne, trzeba się nauczyć pewnych kwestii informatycznych. Ale też bardzo dużo monotonnej, żmudnej pracy jest po prostu robiona przez, e, przez, przez maszyny. Ale sztuczna inteligencja jest też do tego zatrudniona, czy nie? Ja się trochę nie podejmuję oceniania tych botów, czy one są aż tak zaawansowane. bo ja, Na razie to proste zadania matematyczne, raczej. Ja tak? myślę, że one są, no na przykład, jeżeli się doda do wiki danych, bo również jedną z właściwości, czy grupą właściwości, które możemy dodawać, są e, Identyfikatory w mediach społecznościowych, na przykład na Twitterze. Czyli możemy, jeżeli, nie wiem, jest polityk X, to możemy do Wikidanych wrzucić jego konto na Twitterze. Wiadomo, że tam politycy się ostatnio dużo kłócą. I mamy takiego na przykład bota w Wikidanych, który sam sobie chodzi po Twitterze. I wpisuje mhm. dodatkowo, jako tak zwane kwalifikatory, mhm. czyli jakby dodatkowe informacje. Wpisuje, ile osób go śledzi na tym Twitterze w danym dniu, e, kiedy założył to konto, więc jakby wystarczy dać początek. Mhm. A, bo I to, to jest za... dynamiczne, tak? To, to jest, jest bardzo znaczy, dynamiczne. To, no, Wikidana... W trakcie tworzy się, tak? To znaczy tego dnia było tyle tak, odwiedzin tak, tak, na jego profilu. No, tak, to jest bardzo Chciałem ciekawe. Chciałbym powiedzieć jeszcze o etykietach i o. Bo, bo, bo trochę nie wyjaśniłem tej tajemnicy, jak to działa, że jest tyle języków, a jedne Wikidane. I to działa w ten sposób, że tak jak powiedziałem, każdy element ma oznaczenie liczbowe. Kuj, jakaś liczba, ale oprócz tego dodajemy jeszcze e, tak zwane etykiety, opisy i aliasy w poszczególnych językach. Czyli no i znowu, żeby. Ja lubię podawać przykład Kleo, może dlatego, że moja córka ostatnio słucha w kółko Cleo i sobie nucę jej piosenki, ale Kleo to jest pani e, Joanna Klepko, która zbiła karierę jako Kleo, ale wyobraźmy sobie, że no, ktoś może jej szukać i pod i, e, jej prawdziwym imieniem i nazwiskiem, mhm. i pod pseudonimem. Więc w takiej sytuacji, jako e, tak zwano, jako, jako, jako etykietę w Wikidanych, dajemy. To określenie danego tematu, które wydaje nam się, że będzie najpopularniejsze w wyszukiwajce w naszym języku. Czyli tutaj bym postawił akurat na Kleo. Ale oprócz tego możemy również dać tak zwane aliasy, czyli taką drugą, trzecią, czwartą, piątą etykietę, które trochę są mniej widoczne przy ręcznym przeglądaniu, ale dla wyszukiwaki wszystkie są równorzędne. Hmm. Więc w tym momencie to sprawia, że jeżeli wpiszemy w wiki danych Kleo i Joanna Klepko w wyszukiwajce, stanie się dokładnie ten sam element, Q zostanie wyświetlony. W mojej branży, w politologii. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. No jest pięć różnych sposobów jak to można zapisać. MSZTP, MSZ. Można zrobić Rzeczpospolitej, Rzeczypospolitej. W wikidanych dzięki temu elementowi etykiet i aliasów można wszystkie te mhm. nazwy podać jakby równolegle i wyszukiwarka zadziała na wszystkie z nich. Mamy też jeszcze coś, co zastępuje nam ujednoznacznienie w Wikipedii, bo w Wikipedii mamy ten ujednoznaczenia przez nawiasy przy tytułach etyków, prawda? Czyli jeżeli jest Jan Nowak przysłowiowy, no tak. to jest Jan Nowak żołnierz, Jan Nowak Kowalski. aktor, Jan Nowak... Mhm. Tak, ja, tak, tak, dokładnie. W Wikidanych tego nie robimy. U nas będzie zawsze po prostu Jan Nowak ale mamy tak zwane opisy, czyli takie krótkie, lapidarne, jeszcze towarzyszące etykiecie opisy, kto to jest. Nie wiem, polski ekonomista. Lekarz z Krakowa, tak? Tak. Mhm. Tak, dokładnie. No, więc... To sprawia, że w momencie, kiedy przeglądamy wyszukiwarkę wiki danych, jak to zobaczycie, też zachęcam, żeby przetestować, to oprócz tej głównej etykiety, która nam się wyświetla, mamy taki mniejszy opis pod spodem właśnie tego typu, nie wiem, polski szermierz, prawda? Polski wioślarz albo film z 1957 roku. Mhm. No to tak jak mówiłem, olbrzymi rozwój widzę tutaj i w ogóle możliwości zastosowania trudne do wyobrażenia nawet. Baza, podejrzewam, tak jak mówiłem, dynamicznie chyba rośnie mhm, i, i to widać, ale powiedz mi w takim razie, czy te dane mm, zewnętrzne, dynamiczne mhm. też są jakoś gromadzone? To znaczy, na przykład mamy cenę paliw mhm. i cena paliwa średnio w Polsce jest gdzieś publikowana. Czy to? do odwiki danych jest w jakiś sposób zasysane, monitorowane, czy po prostu nie, czy, czy, czy za każdym razem trzeba wpisać ręcznie to, że dzisiaj średnia y, tam dolara, na przykład kursu dolara wynosiła tyle i tyle. To musimy wejść, znaczy oczywiście można pisać ręcznie, żeby odpowiedzieć na pytanie najprościej, natomiast żeby odpowiedzieć trochę szerzej, to muszę trochę wejść w kwestie techniczne. Jak pewnie wiedzą ci z nas kt słuchaczy, którzy są wikipedystami, Wikipedia działa na systemie portalowym, który nazywa się MediaWiki. Wikidane działają na systemie portalowym, który nazywa się Wikibase. Jak zobaczycie, to Wikidane i Wikipedia mają zupełnie inny interfejs, to są dwa zupełnie inne systemy portalowe, ale wspólnym ich mianownikiem jest to, że jeden i drugi oczywiście są na wolnych licencjach. W związku z tym Wikimedia Deutschland, czy w ogóle Fundacja Wikimedia w tym momencie zachęca różne instytucje. Mniejsze i większe, żeby swoje bazy danych też tworzyły na tym na Wikibase. Wolnych na wolnych mhm. licencjach, oczywiście, ale również w oparciu o ten sam system Wikibase, bo wtedy, jeżeli jest kilka czy kilkadziesiąt baz opartych na tym samym systemie portalowym, to bardzo łatwo jest wymieniać między nimi dane. Więc najprostszy sposób y, wymiany w tym momencie to jest po prostu tworzenie na wspólnym mhm. oprogramowaniu. To jest jedna możliwość, ale to jest pewien, pewien świat idealny, no bo to dopiero kilkadziesiąt tych instytucji z tego co wiem to wdrożyło. Druga możliwość jest taka że mamy również narzędzia, które pozwalają nam y, wrzucać, uploadować do wiki danych, dane na przykład y, z Excela. Czyli można sobie wyobrazić, że jeżeli ktoś ma, jest w stanie do, do pliku CSV, czy do pliku XLS, wszystko, do arkusza kalkulacyjnego, krótko mówiąc, swoje dane jakoś y, zrzucić. Następnie mamy takie specjalne programy, które pozwalają przypisać na przykład do poszczególnych kolumn w Excelu mm -hmm. właściwość wikidanych, Czyli na przykład umawiamy się, że w tej kolumnie to mamy miejsce urodzenia, a to miejsce urodzenia to jest P19 Wiki danych. Tu mamy datę urodzenia, więc jakby tak najpierw, najpierw robimy to w Excelu, po prostu strukturyzujemy te mm -hmm. dane, porządkujemy je. I następnie mamy również narzędzia, które w półautomatyczny sposób na zasadzie, że nie wiem, włączam, klikam i to się ładuje, a ja sobie idę oglądać telewizję, wrzucają same te wszystkie dane na nasz serwer. Mhm. A jak w takim razie z wykorzystaniem tych danych? Bo powiedzmy, że tworzymy wspólnie mhm. tą bazę, no ale potem chcielibyśmy z niej skorzystać nie poza Wikipedią, na mhm. przykład, prawda? Czyli mamy stronę internetową, na której wyświetlamy średni kurs bitcoina za ostatnie mhm. tam 5 miesięcy, na przykład, i chcielibyśmy te dane wyświetlić, korzystając z Wikidanych. Czy to jest możliwe? jest możliwe natomiast moim osobistym zdaniem to jest coś nad czym musimy mocno pracować ponieważ uważam że wciąż wymaga to zbyt dużych umiejętności informatycznych. Mhm. To znaczy jest fantastyczne. Oczywiście że się da. Na przykład jest fantastyczne narzędzie do generowania w ogóle kosmicznych zestawień wykresów map z Wikidanych, tylko ono nazywa się Wikidata Query Service jest dostępne pod adresem query.wikidata.org, tylko ono y, wymaga stworzenia zapytania w takim języku programowania, który nazywa się Sparkle. I szczerze mówiąc Moich... To dla zaawansowanych. Tak. Zacz... To jest jakby jedna opcja, ale z tego oczywiście można robić kosmiczne rzeczy. Na przykład ja przed jednym ze szkoleń chciałem tak trochę przyszpanować uczestnikom i zrobiłem taką mapę, na której były państwa świata, normalnie mapa polityczna świata, ale kolorystyka na mapie była uzależniona od tego, w jakiej tonacji jest hymn narodowy. I to zadziałało. I to no zajęło tak. jakieś sekundę, żeby wiki ten, ten wynik mi wypluły. Tylko, że oczywiście dużo więcej mi zajęło, żeby nauczyć się, jak, to, jak o to zapytać. Natomiast tworzone też są różnego typu aplikacje, które, jakby robią to za nas. To znaczy określoną, może już taką zawężoną trochę, ale rodzaj pytania zadają za nas. Na przykład jest bardzo też fajna. Na wolnych licencjach. Tak, one wszystkie. Na przykład jest bardzo fajna aplikacja nazywa się Antitree. Można sobie ją wygooglać bez problemu. I tam na przykład wrzucamy osobę, chociażby postać historyczną, i robi nam się całe drzewo genealogiczne na podstawie Wikidanych. Albo tworzymy, jeżeli ktoś się na przykład nie wiem, interesuje koncernami, taką już korporacyjną gospodarką, to wrzucamy nazwę jakiejś spółki giełdowej i nam się wyświetlają wszystkie jej spółki, zależne całe, cały ten schemat. Oczywiście pod warunkiem, że jest to dobrze opisane w Wikidanych, mm -hmm, bo pewnie mm -hmm. jest jeszcze sporo do zrobienia. Y więc są takie narzędzia, natomiast no, ja uważam osobiście, że tutaj trzeba by jeszcze dużo z tym zrobić, bo, bo nie sztuka mieć super bazę, sztuka jest ją udostępnić. Poza tym no to jest jakby sensem hmm. naszej, nas tego, co my robimy w Wikimediach. No, my nie robimy tego po to, żeby się zachwycać, że stworzyliśmy intelektualnie coś genialnego, tylko żeby ludzie mogli z tego korzystać. I tak jak, A są już takie przykłady wykorzystania takiego na większą skalę? Są, czyż? ale są one dosyć specjalistyczne. To znaczy, na przykład wiem o instytucjach Glam, chyba niekoniecznie w Polsce. Ale które porządkując swoje własne zbiory, na przykład przyporządkowują do nich e, również elementy Wikidanych. Mhm. Jest, jest znaczy, bardzo... tworząc swój katalog? Tak. Na przykład, jeżeli no, chociażby biblioteka e, Kongresu USA, na przykład, opisując poszczególnych pisarzy na swoich tych kartach kontroli autorytatywnej, nie tylko tam wpisuje swój własny numer, ale również numer z innych czołowych bibliotek świata i również numer z Wikidanych. Więc jakby dołączyliśmy do takiego gona bardzo elitarnego, bo to też wynika z tego, że na takim już bardziej zaawansowanym poziomie pracy np. bibliotekarza, czy w ogóle jakiegoś takiego nazwijmy to kustosza danych, problemem jest często doprowadzenie do unikalności rekordu. To znaczy, naprawdę dopóki ja nie zacząłem edytować wikidany, tak na poważnie sobie nie zdawałem sprawy, jak często się na przykład powtarzają nazwiska, nawet w bazach naukowych ba, ja sam jestem przykładem takim. To znaczy, na przykład ja coś tam popełniłem jako politolog, jakieś teksty, ale w większości bas jestem kompletnie wymieszany z panem, jakimś doktorem, inżynierem z Politechniki Łódzkiej, który popełnił również bardzo mądre teksty, ale na zupełnie inny temat, ale nazywa się tak samo jak ja. No tak, ale Jarosław Błaszczak, który ma nick Powerek 38, to jest tylko jeden. Chyba. Zgadza się, ale przyznam, że jak publikuję jako politolog, a nie jako wikipedysta, to raczej tego Niku nie używam. Natomiast tak, i tutaj też, jeżeli ktoś ma taką żyłkę, Detektywistyczną z elementami, nie wiem, Nereda, w sobie to Wikidane są bardzo fajne, bo my często rozwiązujemy takie zagadki. Dosłownie tydzień temu wspólnie z kolegą Wikipedystą, też znanym, mieliśmy dwóch panów o identycznym imieniu i nazwisku, którzy obaj są wybitnymi naukowcami, obaj pracują na tej samej uczelni. I zastanawialiśmy się, jak przypisać poszczególne identyfikatory zewnętrzne do każdego z nich, to znaczy, czy w tej bibliotece chodzi o tego pana, czy o tego. Uh -huh, uh -huh. I tego typu śledztwo prowadziliśmy, <laughs> to, to można powiedzieć, że wyjątkowo narodowska rozrywka, ale no, wikipedyści różne rzeczy robią. I, uh -huh. Ale mówię o tym dlatego, żeby pokazać, że to jest też, co my jako Wikidany robimy nawet dla bardzo profesjonalnych już jednostek typu biblioteki. No tam są ludzie za ciężkie pieniądze zatrudniani, którzy jakby zawodowo to robią, tylko że oni często nie mają czasu, infrastruktury, możliwości, żeby y, no, takie zabawy jak my robić sami, żeby każdą parę dublujących się nazwisk tam 15 minut analizować. To, to jest siła wolontariatu, że my możemy to robić dla zabawy w takim czasie, kiedy my chcemy i w jakiś tam sposób im też w tym pomagamy. I, i myślę, że to też jest jeden z tych wymiarów wikidanych, które są ważne dla takiego zawodowego świata, y, nawet nie tyle naukowego, chociaż też, ale świata zarządzania informacją, bo to się już robi osobna branża, to big data. No to w tej chwili, gdybyśmy chcieli określić znacznik czasowy dzisiejszy, to mówisz, że te 107 milionów. 107, rekordów. 95 tak? w tej chwili. 107 to jest. No nadajemy 107, ale 12 usuniętych, więc 95 milionów mamy w tej chwili mniej więcej hmm. elementów. A rekordów, jeżeli rozumiemy rekord jako taki malutki kawałek informacji, na przykład data urodzenia, prawda, jakaś tam, albo miejsce urodzenia jakieś tam, to takich malutkich kawałków mamy już mocno ponad miliard. Natomiast hmm. tematów, które opisujemy w wiki danych, Mamy około 95 milionów w tym momencie. Jak można dołączyć? Jak można się przyczynić do czegoś? No, tutaj... W taki prosty sposób, bez jakiejś wiedzy specjalistycznej, czy to się da w ogóle? Jasne, że się da. Można. Znaczy, ja oczywiście bez... bezczelnie zachęcę do ponownie do swojej prezentacji na YouTubie, bo ona pokazuje to konkretnie. Ale można po prostu tak, no, te... śmiało edytuj. Tak samo jak w Wikipedii. Wchodzimy na stronę, która nas interesuje, patrzymy, jakie są w niej braki. Jeżeli załapiemy ten taki elementarny sposób edytowania, on jest, on jest inny niż w Wikipedii, ale myślę, że nauczenie się go Jakie 10 minut. Czyli łączenie danych z Wikipedii, z haseł Wikipedii z Wikidanymi. To tak? jest jedna no. rzecz. Druga rzecz, że możemy popo Ja, na przykład, e, teraz sobie w wolnych chwilach mam taką książkę w domu, która nazywa się Współcześni Uczeni Polscy. To jest taka wielka czterotomowa cegła, która się ukazała w 1999 roku. Jeszcze w erze takiej powiedziałbym, kiedy internet jeszcze nie był aż tak powszechny. I tam swój biogram miał każdy człowiek, który wtedy był profesorem w Polsce. Dlatego, no i było ich dużo, dlatego 4 tomy, to łącznie z, pewnie ze 3000 tysiące stron. Ja sobie teraz, jak mam jakiś długi, samotny wieczór, to biorę po prostu po kolei tych profesorów i sprawdzam, czy są w wiki danych i jeżeli nie ma, to ich tam dodaję. I dodaje jakieś takie podstawowe informacje. Na jakiej uczelni wykładał datę urodzenia, czym się zajmował przede wszystkim, jaka dziedzina nauki. I no, to jest taki poziom, który każdy może zrobić. Można sobie, z tego co. Ta książka nie jest jakimś bezcelem, z tego co wiem, to na ją można kupić w okolicach 50 zł, zresztą są ganty. I no, to jest taki bardzo prosty przykład, jak z ulicy właściwie można wejść i działać. I można też zachęcić instytucję, w której ktoś pracuje do tego, żeby połączyć. Jak najbardziej. Te, te dane. Ja w ogóle mam ogromną nadzieję, teraz w stowarzyszeniu Wikimedia Polska mamy, jeśli chodzi o współpracę z instytucjami kultury, taki trochę czas przełomu, bo za chwilę będzie rekrutowany nowy specjalista czy specjalistka do spraw glamu. I mam nadzieję, że rzeczywiście, zresztą wiem też, że takie są plany w zarządu stowarzyszenia, żeby mocniej powiązać współpracę z instytucjami kultury, z instytucjami glamu, z wikidanymi. Dlatego, że dla nas właściwie każdy katalog biblioteczny, muzealny archiwalny, no to jest potencjalne źródło danych. Powinien być przerobiony no, tak. Znaczy połączony. Tak, a mhm. poza tym też coraz bardziej, ponieważ już przez te 8 czy 9 lat już trochę jakby wiki dane dojrzały, to ja coraz bardziej uważam, że my też stanowimy pewną wartość dla nich i możemy się przydać też im. To myślę, że tutaj coraz mniej to się staje jednostronne. No tak, bo jeśli jest korona w mhm. jakimś zasobie muzeum w Polsce, to korony są również w innych krajach, prawda? I to tak. też będzie można łatwo porównywać. Tak, a poza tym, no przecież często się zdarza, że na przykład jakieś muzeum chce zrobić wystawę tematyczną. Nie wiem, dzieła malarza X i musi potem szukać po kolekcjach, kto to właściwie ma i do kogo się zwrócić pożyczenie. Różne katalogi, różne systematyki. Zgadza się. I przy wtedy przy to jest pewnej sprawności wiki danych, no to my, Oczywiście w idealnej sytuacji, załóżmy, że cały dorobek danego artysty jest w wikidanych wrzucony, no bo to wiadomo, że to jest wiki, to zawsze mogłoby być lepiej, ale załóżmy, że tak jest, to kilka sekund przy, przy pewnej umiejętności zadawania pytań w można sobie wygenerować listę wszystkich kolekcji, gdzie jest dzieło określonego artysty i dowiedzieć się, które dzieło, gdzie i jeszcze się o tym dziele dużo dowiedzieć, typu jakie ma wymiary, w którym roku powstało i tak dalej. No my mhm. bardzo dużo tego typu danych już mamy. No, fantastycznie. To zachęcamy ponownie do obejrzenia tej prezentacji, która jest w opisie do odcinka. A to zaraz musisz mi podać, że ten ten link, żeby, żeby nie było obsługę. Jarosław Błaszczak był moim gościem. Można Cię zaprosić na, tako, na taki wykład. Oczywiście, owielbiam ja gadać o Wikimediach. Chociaż zdecydowanie z Wikidanymi, tak jak już mówiłem wielokrotnie, jeżeli mnie zaprosicie, przyjdę, ale błagam, dajcie mi rzutnik, bo to dużo łatwiej pokazywać niż mówić w radiu. Fajnie. Dziękuję bardzo Dziękuję. w takim razie. To był podcast WikiRadia z serii pod tytułem Jak Wikipedia zmienia świat. Zapraszam do subskrybowania w czytnikach podcastów. Główne z nich to Spotify, Apple Podcasts i Google Podcasts. Odcinki podcastu można również pobrać z Wikimedia Commons, gdzie znajdują się w kategorii Wikiradio. Ja nazywam się Borys Kozielski i dziękuję za uwagę. A gdybyście chcieli się ze mną skontaktować, to zapraszam poprzez e-mail borys.kozielski@wikiradio.org lub przez Wikipedię. Nazwa użytkownika, którą się posługuje, to moje imię i nazwisko. Do usłyszenia.